Gdzie zaczynamy dzisiejszy dzień, Macieju? Zaczynamy właściwie Makarskiej, a kończymy, czy zaczynamy jazdę na... Ale zaczynamy na promie, ale... Przy Martinie. No więc zaśpiewaj nam. Paro statkiem w piękny rejs. Pa, pa, pa. Statkiem na parę w piękny rejs. Pa, 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 pa. Ja uważam, że polska muzyka bez Krzysztofa Krawczyka byłaby niczym. Nie ta jakość. On pierwszy uczył Polaków, jak się wciąga kreskę. To jest. W słynnym wywiadzie. Co tu dużo mówić, lepiej nic nie mówić. Po prostu patrzcie. Jest pięknie, jest beautiful. Święty Jurek nad nami. Będzie wyjeżdżany. Ogólnie to u góry śniegu jest co niemiara, bo już zdążyliśmy obczaić. Tłumów na Brać nie ma. W ogóle to płyniemy na wyspę Brać. Taka jest. Nie wiem, czy to zdążyliśmy już powiedzieć. Pewnie nie. Tak, mówiłem. Tak? No dobrze. Jak widzicie, tłumy na Brać nie płyną. Ogólnie nasze rowery oczywiście jak zawsze wzbudzają niebywałą sensację. Z szoku nie będzie żadnego. No. Przywykłem. Bez... to jest plauta czy plauta? Co plauta? Jest na morzu dzisiaj. A ja się tak dzisiaj morski jest. A, w końcu jest! Przyznał się! Nie zna, oczywiście nie zna. Nie zna. No, jest. Maciek zna się na wszystkim, co lata w powietrzu lub chodzi po ziemi, natomiast... Może nie. Coś tam z statkami też się interesowałem, natomiast nie znam w ogóle pojęć. No ja też się, tak jak mówię, ja też się interesowałem, dlatego nie siedzimy tam na dole, bo oglądałem Titanica i wiem, co się działo pod pokładem. No właśnie. Więc, no. A wiesz, może jakiś najbardziej efektywnie latająca istota szwank? No. Albatros. Dziennie, żeby wykarmić młoda, jest w stanie przylecieć matka 1000 kilometrów dziennie i przynosi pokarm o wadze 0,5 kg co jakby tam za młodego. W zasadzie tam jest ta największa plaża ogólnie, gdzie w lecie nie wsadzisz parasola, a teraz... Pusto. No. Jak się płynie? To super się płynie. Lubię promy o poranku. Też mi. Fajne są. Nie za szybkie, nie za wolne. Ile dzisiaj będzie kilometrów granych, Maciej? 90. Plus dojazd do domu. O, złapało twarz Maćka teraz moją. Okej, nie kurde, ten face tracking. Jak to robić? Rozpoznaję twarz i ją śledzi. Już nie. Nie do końca. No. I dzisiaj 9 dyszek, wczoraj stóweczka. Będzie dobrze. Nie dobrze. Jutro ma lać. Jutro ma padać niestety. No. Ale będzie padać. To się po co tym paskiem stoimy cały czas? No bo jesteśmy kolarzami i zawsze musimy postawić paska. Dobra. Żeby było widać, że jest kaska. Wiadomo, tak. Jest. Chłopaki też pływają tam, o proszę. Wszyscy pływają. Tyle sam się nie sprawdzi? Tak. Prawda jest taka, że te vlogi będą na tym wyjeździe krótsze, bo mamy tak fatalny internet, że jeden odcinek się wrzuca półtorej dnia, więc trzeba będzie przyciąć treści. Więcej widoków, mniej gadania. Sorry. Czy to chyba dobrze? Dobrze. Zwłaszcza mojego. Twojego. Do miasteczka.
Ale bym leżał na tej plaży. Ja pierniczę. Ale tam, znaczy możemy podjechać do niej, ale tam jest kawałek. Jesteś w stanie wyobrazić, co tam się musi dziać w lecie? Jest masakra. No, to jest... Ty masz zdjęcie tu właśnie na Bolt, to jest wszystko w parasolach, nie? No. Patrzcie, jak jest pięknie. Patrzcie. Tam jedziemy pojutrze. No. Tutaj na takiej górze to baton smakuje lepiej, nie? Po pojutrze. Delicje. Szczokolada. No. Zdrowe, pożywne i smaczne. O, ten prom, patrzcie, to nie z tego, z Starego Gradu, albo do Splitu, albo do, na Braci tutaj. To tam jest Stary Grad na wprost. Tam jak jest zataka, to tam takie miasteczko tam... Taki solidny ten prom. To jest Stary Grad, no taki, bo jest Splitu, wiesz? Taki z tych wzmocnionych. Tak. To jest ten wzmocniony. Tam gdzie nie ma pokładu dolnego, żeby się ewakuować, jak coś nie ma. No, bo my wiemy dobrze, co się działo na dolnym pokładzie, więc wiecie. Jest. No i główka pracuje. Tam jest samy końca, tam jest początek faru, tam jest ten Szuczuraj. I granią tam górą. Ajajaj, Szuczuraj. A tam jest święty Jurek w śniegu. Ale mało śniegu. Powiększcie sobie. Przybliżcie twarz do monitora, to będzie było widać bliżej. Fajna górka taka. Fajnie by było, jakbym był właśnie, gdyby mi ta paruwa nie leżała z rana na żołądku, bo to jest... Tak. A popatrz, teraz to jest ważny temat, w ogóle jak się okazało, to tutaj jeszcze jest mały YouTube'owy meetup. Bo wszyscy do nas trafili z YouTube'a. Czy nie wszyscy chyba? Ty też? No to 100%. Wszyscy... To jest tak zwany wyjazd dodatkowy, ponieważ szybko zamknęliśmy termin kwietniowy. Chłopaki się załapali na marzec. No jak widać po pogodzie, nie był to głupi pomysł. No nie, no i po ilości osób, która pojechała w marcu, nie? Tak, jest, kameralnie jest. A w kwietniu będzie solidny meetup. Taki... 15 osób, no. I będzie lało. Będzie na pewno. Taki nie, profi czokon będzie trochę. Wszyscy się zbiorą, żeby... Wszyscy fani Maćka. Może ktoś nawet kiedyś cię słuchał w radiu? Możliwe. Twojego głosu? Albo muzyki twojej słuchał? To raczej mało możliwe. No. Jak ktoś lubi napieprzanie kluczem francuskim po śmietnikach, to... Jest metalowiec, jest. W hydraulice robisz? Nie. W heavy metalu, tylko wiesz, miał ten... ten... Chcecie batona? Ja dzięki, dzięki. To może kawałeczek mi urwać. To jest tak, wiesz, gryczka. Tribal na nodze mu zepsuł karierę. Ale to nie jest, wiesz, to miało być inaczej, ale... Resztę mi oddasz na wieżę, albo sobie zachowałem. Czemu Tribal jest tylko jeden ten? Proszę? No bo wiesz, no trzeba było po prostu jednak zapłacić więcej, a nie przynosić kalkę z drzwi kalibry, żeby ci przerysowali na nogę, no i... Nie, ale wiesz co, przyjął to jako jedyny takie coś. Proszę? Ja mam jako jedyny takie coś. Daj spokój, na każdym zlocie fanów tuningu w 2005 takie coś było. No dobra. Powiedzmy, że ci wierzę. Jeszcze powinieneś sobie wytatuować wyżej TDI Engines are for senior citizens. Ale nie mówiłam, kurde, byliśmy na... Pokaż falu, tytki, dam ci ciastko. Byliśmy teraz na falu w listopadzie. Na końcu nas wiózł do Katmandu na lotnisko gość takim... Widać maniak płucy motoryzacji, ale taki totalny maniak, wiesz. Samochód to mnie gotał. To ja ta HC była wypucowana od maksa. Gość w ogóle wszystko przez matkę dotykał, bo to wiesz, tak wyliśniło, nie? I chłop, słuchajcie, miał tatuaże z logami drużyn motorowych po prostu. Miał tutaj jeszcze Movistar, słuchajcie, logo Movistaru wdzierany, czyli komórki, telefonii komórkowej hiszpańskiej. Gdzieś tam obok MotoGP, gdzieś tam jeszcze coś tam innego. To jest taka sypa wasażna. To musiałbyś mieć wielki tatuaż Forda na klatce piersiowej. No, wiem. A to nawet wyglądało, powiem ci. Ford. Unspoken, we can't hold this token.